Witajcie. Wracamy do wspólnego czytania, tłumaczenia epifanicznego tomu 9, czyli Posłannik Paruzji, do rozdziału pierwszego, który już dwie części sobie wspólnie przeczytaliśmy, obecnie trzecią i przeczytamy kolejne dwa akapity. Chciałbym ponownie przypomnieć, że no zdecydowanie niekoniecznie będzie to najlepsze tłumaczenie, ponieważ będzie dokonywane w miarę możliwości po prostu w locie, tak jak będę to czytał. W związku z tym na pewno przy takim bliższym, głębszym, dogłębniejszym tłumaczeniu prawdopodobnie można by lepiej ułożyć czy to gramatykę, czy być może lepsze synonimy, ale żeby móc się zorientować o treści, to na pewno wystarczy. Jeżeli, tak również przypominam, że jeżeli trafiłeś tutaj przypadkiem, to jest to tom, który dotyczy twardego pokarmu, tak zwanego, czyli rzeczy, które są nieco trudniejsze i wymagają wcześniejszej znajomości różnych rzeczy, w tym szczególnie historii świeckiej, historii Kościoła oraz warto także znać poprzednie części tego cyklu, a także cyklu wykłady Pisma Świętego. Obecnie przechodzimy do wspólnego tłumaczenia. Tak jak zostało to powyżej wspomniane, przesiewanie przeciwko okupowi w wieku Ewangelii pojawiło się podczas okresu smyrnańskiego, które rozpoczęło się wraz z końcem żniwa wieku żydowskiego. To jest w 69 roku i trwało do edyktu o tolerancji Konstantyna, jaki został wydany w Milanie w roku 313 naszej ery, kiedy to owo ostatnie, wielkie, trwające przez 10 lat, co było zapowiedziane w objawieniu w rozdziale 2, wersecie 10, prześladowanie chrześcijan przez pogański Rzym wtedy się zakończyło. Owo wielkie przesiewanie przeciwko okupowi z tego okresu zostało poprzedzone przez połączone przesiewanie będące antytypem doświadczeń, jakie są opisane w wersetach od 1 do 3, dokładnie tak jak to widzieliśmy, że przesiewanie przeciwko okupowi w żniwie wieku Ewangelii również uprzednio było poprzedzone przez owo, które było opisane powyżej, rozpoczynające się w pamiątkę roku 1875. I z wystarczającą dozą słuszności można powiedzieć, że było ono bardzo podobne do tego, jakie uprzednio poprzedziło przesiewanie przeciwko okupowi w wieku Ewangelii. Braterstwo w tym żniwie żydowskim mieli nadzieję, czy też oczekiwali na niedługi, nieodległy powrót naszego Pana, żeby ustanowił swoje królestwo. Owa nadzieja wraz z niepewnością odnośnie czasu owego wspaniałego, owego dobroczynnego wydarzenia doprowadziła braci z tamtych dni do takiej postawy, w której stali się otwarci na zwiedzenie odnośnie tego tematu. Tak jak wiemy, że bracia, czy też braterstwo w Tesalonice byli w ten sposób zwiedzeni. Jest o tym mowa w drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale 2, w wersetach od 1 do 9. Myląc zniszczenie chrześcijaństwa we wtórym adwencie, czy też pokonanie chrześcijaństwa we wtórym adwencie, jakie w swej wielkiej przepowiedni zapisanej w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24, a wersetach od 1 do 44 i Ewangelii Łukasza w wersetach od 1 do 36 wersetu, on w niektórych szczegółach połączył w antytypiczny sposób ze zniszczeniem państwa żydowskiego podczas wojny rzymsko-żydowskiej z lat 66 do 73. Wielu chrześcijan, a szczególnie chrześcijan żydowskich,
spodziewało się, że owo królestwo zostanie ustanowione zaraz po tej wojnie. Ci mniej trzeźwi spośród braterstwa, czyli w typie ci, którzy byli w tych krańcowych częściach obozu, w tych końcowych częściach obozu, pozwolili samym sobie, żeby byli poruszeni, podnieceni przez mniej lub bardziej fanatyczne szały niekontrolowanego entuzjazmu odnośnie perspektyw, czy też prospektów niedługiego ustanowienia tego królestwa. Będąc zniesieni na wyżyny spodziewań, kiedy ich nadzieje się nie ziściły, nie spełniły, to oni spadli z tych wyżyn do głębin niezadowolenia i smutku. O, coś takiego. I niektórzy z nich nie odzyskali swojej równowagi, podczas gdy inni z wielką trudnością udało im się to osiągnąć, czyli odzyskać tą równowagę. Ci pierwsi, podobnie usposobieni braterstwo ze żniwa wieku Ewangelii, stali się bardzo niezadowoleni i szemrali ku pańskiemu niezadowoleniu. O czym jest mowa w wersecie pierwszym. Niektórzy z nich jako poganie wrócili do poganizmu, a inni z nich jako Żydzi powrócili do judaizmu, a jeszcze inni jako poganie i jako Żydzi pozostali nominalnymi chrześcijanami, którzy porzucili swoją nadzieję czy też oczekiwanie na powrót naszego Pana. Były wówczas agitacje, czy też takie podniecenia, wzruszenia, takie agitowanie, w których, albo okresy takiego agitowania, w których Jezus oraz apostołowie byli oskarżani o błąd w temacie, albo też w kwestii wtórego Adwentu przez tych, którzy przypisywali swoje własne niezrozumienia im jako ich nauki, czyli Panu Jezusowi oraz apostołom, że oni się błądzili w swoich naukach. I oczywiście ci, którzy poddali się takim agitacjom, jako przesiani, utracili swoje stanowisko przed Panem. W ten sposób, porzucając poselstwo oraz nadzieję wtórego Adwentu, oni objawili, że ogień od Pana, czyli błąd przesiewawczy błąd oraz następujące po tym przesiewanie, w sposób dozwalający pochodziły, który w sposób dozwalający pochodziły od Pana, że ich spalił. Ale ci z ludu pańskiego, którzy zachowali bardziej trzeźwe stanowisko w tych, albo trzeźwą postawę w tych okolicznościach, chociaż byli mniej lub bardziej rozczarowani, udało im się zwalczyć, dać odpór tym błędom przesiewawczym i w swym poruszaniu się, w swej postawie prosili, błagali naszego Pana o ulgę, o czym mówi werset drugi. Oraz przez Jego pośrednictwo, przez swe pośrednictwo nasz Pan przesłał, czy też wysłał niezbędną prawdę. To jest, że wydarzenia połączone z nieszczęściami Izraela z lat 66 do 73 zaledwie zapowiadały, albo też były cieniami ucisku na świecie, jaki będzie towarzyszył któremu przyjściu, któremu adwentowi, o czym jest mowa w wersecie drugim. I to zniszczyło efekty tego przesiewania na tych, którzy zachowali swoje stanowisko, na tych, którzy stali dosłownie. O tym też jest mowa w wersecie drugim. Ci więc, którzy przetrwali te próby przesiewania, byli przez to rozjaśnienie odpowiedniej prawdy doprowadzeni do rozpoznania, że doświadczenia tych przesianych w owym przesiewaniu są dowodami,
pracy niszczącej, jaka została na nich wykonana, czy też dokonana w stosunku do nich przez naszego Pana, że pochodziła ona od Pana. O tym jest mowa w wersecie 3. To doświadczenie najwyraźniej było odległym albo też dalszym poprzednikiem przesiewania przeciwko Jakubowi w wieku Ewangelii. I w tym miejscu skończymy czytanie, ponieważ następnie zaczyna się kolejny fragment. Dziękuję bardzo.